O modlitwę w intencji biskupa nominata Romana Pindla, aby mógł owocnie służyć Kościołowi na Podbeskidziu, trafnie odczytując współczesne znaki czasu, prosi wiernych w specjalnym liście administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej biskup senior Tadeusz Rakoczy. Duchowny zaprasza jednocześnie wszystkich diecezjan do katedry świętego Mikołaja w Bielsku-Białej, gdzie w uroczystość objawienia pańskiego 6 stycznia 2014 roku biskup nominat przyjmie święcenia biskupie i odbędzie się jego ingres. Transmisję z uroczystości przeprowadzi telewizja Lumen. Uroczystości transmitowane będą na żywo na stronie www.lumentv.pl. Przypomnijmy, 16 listopada 2013 roku papież Franciszek przyjął złożoną przez biskupa Rakoczego rezygnację z urzędu ordynariusza bielsko-żywieckiego. Jednocześnie mianował jego następcą księdza prałata Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.